Dzień dobry Państwu. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest polskim liniom lotniczym LOT. LOT to dobra marka, dzięki której przez wiele lat udawało się utrzymywać około 15% większe ceny zawsze loty i jednocześnie zajętość była jedna z największych na świecie. Tymczasem w obecnym stanie zarządzania ta firma coraz słabiej sobie radzi i tak jakby intencją Skarbu Państwa było to, żeby się w przyszłości znalazła upadłości. Ponieważ w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2007 roku zysk operacyjny na przewozach, na działalności przewozowej było około 200 milionów złotych. W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2008 roku strata prawie 200 milionów złotych. Różnica 400 milionów złotych. Ale to nie tylko to, bo jest wiele innych wewnętrznych uwarunkowań, które wskazują na to, że ta firma jest w stanie bardzo złym, jeśli chodzi o stosunki wewnętrzne z załogą, jeśli chodzi o sposób zarządzania, o sposób gospodarki finansowej. I dlatego jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy wniosek o debatę plenarną w tej sprawie. Przedstawicielem wnioskodawców będzie pan poseł Jerzy Polaczek. Szanowni Państwo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w dniu wczorajszym złożył do Marszałka Sejmu wniosek o nadzwyczajną debatę w sprawie sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT na najbliższym posiedzeniu Sejmu, uzyskanie tej informacji od Prezesa Rady Ministrów z kilku powodów. Tak jak wspomniał mój przedmówca, Polskie Linie Lotnicze LOT jako narodowy przewoźnik i dobro narodowe wśród firm funkcjonujących od wielu, wielu lat w Polsce jest dzisiaj w dramatycznie narastającej złej kondycji finansowej. Nieoficjalnie strata po miesiącu styczniu to minus 16 milionów złotych, mimo iż żaden kataklizm, żaden wulkan ani żadne inne nadzwyczajne zdarzenie nie miało w ostatnich tygodniach miejsca. Zarząd, który funkcjonuje w PLL od kilku miesięcy, wdraża model zarządzania spółką, który z ładem korporacyjnym ma niewiele wspólnego. To zliczenie obyczajów i praktyk w sferze gospodarczej, w której kluczowe obszary zarządzania spółką nie są realizowane przez zarząd spółki, lecz przez mianowanych przez pana prezesa PLL aktualnego prokurentów. Trzecią kwestią to narastające w sposób ogromny problemy techniczne w ciągu ostatnich miesięcy z kwestią eksploatacji floty PLL, przypadki, w której w Stanach Zjednoczonych były wszczynane przez nadzór lotniczy USA, choćby procedury zaaresztowań, próby procedury zaaresztowania samolotów floty PLL, to tylko zwiastuny tego scenariusza, który, jeśli nie zostanie zmieniony, doprowadzi do bardzo gwałtownych tutaj skutków, jeśli chodzi o funkcjonowanie spółki. I zwracamy po raz tutaj kolejny, tutaj chcę to podkreślić, uwagę na to, iż ta kwestia obecności na polskim rynku narodowego przewoźnika, jego dzisiaj dramatycznej sytuacji finansowej, konieczności działań naprawczych i to niezwłocznie, wymaga również wszechstronnej, merytorycznej i wnikliwej debaty na forum Sejmu. Dlatego ten wniosek, który Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył w dniu wczorajszym, gdzie wzywa i wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o nadzwyczajną debatę w sprawie sytuacji PLL na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pragnę przypomnieć, że w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowo-wieczornych odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury, na którym omawiano stan ekonomiczno-finansowy, stan spółki PLL, porty lotnicze, ale także i perspektywy ich rozwoju, ich omawiano i przewidywaną przyszłość. W
przeddzień tego posiedzenia, w środę, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj biorą udział w tej konferencji prasowej, spotkaliśmy się z przedstawicielem załóg, z przedstawicielem związków zawodowych, z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w locie. Z tego spotkania, ale także i ze spotkania z ekspertami, które poprzedziło spotkanie ze związkowcami, jawi się obraz porażający. Jesteśmy po tych spotkaniach porażeni stanem, jaki zastajemy w locie, jaki zastajemy w PPR-u po ostatnich kilku latach rządów Platformy Obywatelskiej. Stąd też z determinacją, uznając, że posiedzenie Komisji Infrastruktury nie padną zadowalające nas odpowiedzi, uznaliśmy za zasadne złożenie wniosku żądania przeprowadzenia debaty sejmowej z udziałem premiera, z udziałem ministrów konstytucyjnie odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Szanowni Państwo, bacząc chociażby na stan techniczny, o których floty lotnicze, o których mówili nam związkowcy, bacząc chociażby na sposób zarządzania obsługą samolotów, bacząc chociażby na relacje wewnętrzne, ta debata musi się odbyć, a perspektywy są bardzo, ale to bardzo negatywne. Także porty lotnicze. Porty lotnicze praktycznie rzecz biorąc nie mają żadnej wizji rozwoju. Odnosimy wrażenie, że tak naprawdę nad tym nikt nie panuje. Stąd też tak radykalne postawienie sprawy z naszej strony. Dziękuję, prosimy o pytanie. Ja jeszcze dodam, że jest parę aspektów, które powodują, że uważamy, że ta debata jest konieczna i że trzeba głębiej zobaczyć, co się w tej firmie dzieje. Po pierwsze, koszty pracownicze, koszty wynagrodzeń w locie są około 13%, u innych przewoźników europejskich aż 30%, a więc praca jest tania. Z drugiej strony zajętość, tak jak mówiłem na początku, no w stosunku do innych można powiedzieć, że bardzo dobra. Bilety, koszt biletów też zadowalający, wyższy nawet niż u innych. I co się dzieje? Otóż w tym wszystkim, porównując te rzeczy, wydawałoby się, że zysk jest pewny. Tymczasem jeden wskaźnik, który udało nam się w jakiś sposób zaobserwować, to wskaźnik tzw. kosztów różnych. Otóż średnio w liniach lotniczych wynosi on 4%, w locie aż 27%. Co to są koszty różne? Różnego typu usługi konsultingowe, doradcze, no takie, które się nie mieszczą w tych kosztach specyfikacji pracy takiej firmy. Więc powstają różnego typu wątpliwości co do sposobu zarządzania, co do trafności decyzji wewnętrznych. Widać wyraźnie, że nadzór Skarbu Państwa w tej dziedzinie poprzez Radę Nadzorczą no jest bardzo słaby, ponieważ przyjmuje się za dobrą monetę taką sytuację, jaka jest. Tym bardziej, że ten taki nacisk na pilotów, żeby nawet usterek czasami nie zgłaszali, powoduje, że atmosfera wewnętrzna jest coraz trudniejsza. Nie chcielibyśmy, żeby w jakiejś na pewno niedalekiej przyszłości doszło do upadłości tej